Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. To już 140 lat, jak nieprzerwanie gra Orkiestra Zdrojowa w Krynicy. W tym samym składzie? Nieźle się Państwo trzymacie jak na swój wiek. Właśnie Państwa bardzo. Orkiestra dzisiaj przyjmuje życzenia, serdeczności, kosze kwiatów, naręcza, innych dowodów wdzięczności. Jesteśmy w Polsce. A także laurki i wiersze. Jan Kazimierz Siwek, który napisał słowa, jakimi zwracamy się dziś wieczorem do Państwa, także stworzył wierszowane laurki. Ponieważ mamy gender, mamy podział na... Mamy październik. Też. Mamy podział na wierszyk męski i damski. I tak zaczniemy od wierszyka dla pań, ponieważ jest o panach. To pomożesz, prawda? Pomogę. Wierszyk nosi tytuł Męski afrodyzjak. Ani korzeń mandragory, ani lubczyk i rzeszucha, ani żeńszeń w gęstym miodzie, ani też hiszpańska mucha, ani bielun dziędzierzawa, ani słynna maść z piżmowca, ani pilopestek z dyni, proszek z rogu nosorożca, ani ziele lulek czarny, ani kłącze tataraku, ani modne feromony, ani ćwiarteczka jarzębia, ani pieprzny wierszyk Fredry, nawet nocna telewizja, tylko podziw dla mężczyzny. To najlepszy afrodyzjak. Gdy mężczyznę się pochwali, wnet się zmienia w kasanowe i dla każdej z nas kochany z przyjemnością traci głowę. Panowie, to dla nas. Obiecana była oczywiście wersja damska. Wiersz laurka zatytułowany Damskie pazurki. Dla poety wie o paznokciach, nawet damskich, to jest krótko mówiąc. Mimo wszystko o ten wierszyk się pokuszę, bo co myślę o paznokciach, wyznać muszę. Cóż, manikir każdy z panów ma za detal. Lecz z detali piękna składa się kobieta. Choć paznokcie narzeczone, potem żony, z czasem dają nam się poznać jako szpony. Kiedy tylko miałem prosić o dłoń córki, wpierw patrzyłem, jakie mama. I wciąż leżę sam, z jednej, jak pysta. Szanowni Państwo, tylko repertuary zmieniały się czasy, zmieniały się stroje. Za chwilę usłyszą Państwo piosenki z drugiej połowy XX wieku. Będzie New York, New York, When I Fall in Love i El Tango de Roxanne. Krynicka Orkiestra Zdrojowa! Spreading the news.
Have to wear the dress tonight.
hand on your hand. His lips caress your skin. It's more than I can stand. My heart, beating, my heart, my heart, my heart, my heart, oddają wycinki prasowe i ogłoszenia towarzyskie. Kroniki towarzyskie i... Ja uważam, że jednak może humor z zeszytu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało, bo do mnie niedawno dotarł zeszyt do polskiego Grzesia Markówki z drugiej C w Krynicy. I tutaj było takie zadanie domowe. Ja myślę, że Państwo pomogli. Sprawdzimy, czy Państwo jeszcze pamiętają. Koniugacja czasownika chodzić. Ja chodzę. Ty? On, ona, ono? Chodzi. My? Wy? Oni? Państwo siedzą. Dobra. Pytanie było, co to za czas? Tomek, wiesz? No teraźniejszy. Nie, to jest czas przyjmowania interesantów w urzędzie gminy. Kronika towarzyska. Po długim romansie brat Łata ożenił się wreszcie z przyszywaną siostrą. Kościół pękał w szwach. Państwo młodzi dostali w prezencie guzik z pętelką. I chociaż z nocy poślubnej wyszły nici, dzięki temu mogli jakoś związać koniec z końcem, donosi tygodnik ni przypiął, ni przyłatał. Ciąg dalszy humoru z zeszytów. Rysujemy swoją rodzinę. Pod takim hasłem ogłoszono w szkole konkurs plastyczny dla dzieci klas młodszych. Dyrektorka szkoły nie dopuściła do konkursu pracy Grzesia Makówki z klasy drugiej C. Rysunek przedstawiał akt kobiecy. Pod nim podpis Grzesia. Plecy cioci. Widok z przodu. Thank you.
Jak minął tydzień? Organ leniwych zawsze niedziela doniósł w poniedziałek, że w miejscowości Sobota mieszkaniec Środy Śląskiej, pan Piątek, w czwartek włożył wreszcie spodnie, które zaczął wkładać we wtorek. Mam dalej tutaj dla państwa przegląd prasy. Zenobia B., wróciwszy do domu przedwcześnie z sanatorium w Krynicy, zastała męża w łóżku z dorodną blondynką. Na pytanie, kto to jest, Antoni Z. odparł, że to kobieta anioł. Zenobia Z. wyrzuciła kobietę anioła przez okno, żeby sprawdzić, czy umie fruwać. Kobieta anioł przeleciała 5 pięter w dół. Na tym jej możliwości lotne się skończyły. Ostrożnie z tytułami, ostrzega organ przestraszonych, panikarz. Bibliotekarka w Krzynowłodze Wielkiej dość nieostrożnie umieściła na półce Ogniem i Mieczem obok Pamiątki z celulozy. Dziś w bibliotece można wypożyczyć tylko popioły. Ponieważ jesteśmy przed wyborami, u państwa dziurdzielaków w Nowym Sączu odbyły się przedterminowe, wolne i demokratyczne wybory do władz rodziny. I tak, nowym teściem pana Mariana Dziurdziolaka został wybrany on sam. Teściową została córka szwagra. Na szwagra wszedł wujek, a żoną samego Dziurdziolaka została wybrana większością głosów bratowa szwagra Staśka. Nie może tak być, żeby ten sam człowiek był teściem trzecią kadencję. To niedemokratyczne, powiedział w wywiadzie dla Nowin Sądeckich nowo wybrany teść Marian Dziurdziolak. Pan Gabrusie W. z Piwnicznej odwiedził we śnie Kubuś Puchatek. Po przebudzeniu, przeciągając się słodko, panna Gabrysia westchnęła. Straszny prosiaczek z tego Puchatka. Szczegóły w kolorowym dodatku do tygodnika Panieńskie Noce. Hydraulik, pan Kocio z Szamotu na łamach kwartalnika Zagadnienia filozofii hydraulicznej pisze zaniepokojony. Jako hydraulik zauważyłem rzecz zdumiewającą. W bankach jest coraz więcej przelewów, a społeczeństwu się nie przelewa. A teraz komunikat o stanie wód w kraju. W Miedonii litr. Przybyło pół, ubyło 3/4. We Włodawie 0,75 na 3. Ubyło 2. W Kępie Polskiej bez zmian. Przybyło tyle, ile ubyło w ciągu nocy. W Warszawie w niedzielę przed południem było tyle. Ubyło tyle, zostało gdzieś, nic nie zostało. Był to komunikat Instytutu Meteorologii Monopolowej opublikowany w biuletynie Barometr, Barometr, czyli najbliżej. Czy coś się zmieniło, proszę państwa? Nic się nie zmieniło, zmienił się tylko repertuar orkiestry zdrojowej. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych światowych przebojów w jej wykonaniu, a będą to... Something Stupid, Englishman in New York, My Heart Will Go On i Swing.